Rozdział 10. Czy życie śmiertelników nie powinnoby się raczej śmiercią nazywać? Odkąd każdy z nas zaczął przebywać w tym ciele, umrzeć mającym, to bez ustanku coś się w nim zawsze dzieje takiego, co śmierć pociąga, a sprawia to zmienność ciała w ciągu całego życia. Jeśli tylko życiem to nazywać można, zmienność działa w tym kierunku, żeby dojść do śmierci. W każdym człowieku nie ma dziś tego, co było przed rokiem i jutro nie będzie tego, co dzisiaj jest i dziś nie ma tego, co wczoraj było i za chwilę nie będzie tego, co teraz jest i teraz nie ma tego, co przed chwilą było, albowiem z każdą chwilą życia odejmuje się coś z tej przestrzeni czasu, co na życie jest przeznaczone i z każdym dniem coraz krótszy jest ten czas, co pozostaje jeszcze, tak, że ten czas życia teraźniejszego niczym innym nie jest jeno biegiem do śmierci. I w tym biegu nikomu nie wolno zatrzymać się choćby na chwileczkę i nie wolno nikomu choć troszeczkę zwalniać biegu. Wszyscy muszą biec jednakowym tempem i wszystkich gna ku sobie taka sama meta, bo i ten, którego życie było krótsze, bynajmniej nie prędzej spędzał dzień każdy, jak i ten, co długo żył. Jednakowe chwile przez jednakowy czas pochłaniane były jednemu i drugiemu, tylko że jeden miał bliżej do mety, drugi dalej. Ale jednakim biegiem obydwaj biegli. Co innego jest przecież dłuższą drogę zrobić, a co innego wolniej biec. A przetoż, kto dłuższe czasu przestrzenie zażywa, zanim do śmierci dobiegnie, ten wolniej nie biegnie, lecz tylko dłuższą ma drogę do przebycia. Jeśli zatem każdy umierać zaczyna, czyli być w śmierci od tego czasu, odkąd się w nim zaczyna zbliżać śmierć, czyli odejmowanie życia, bo gdy przez odjęcie życie się już skończy, będzie człowiek już po śmierci, nie zaś w śmierci. To oczywista, że odkąd człowiek zaczyna być w ciele, jest już w śmierci. Bo czyż poprzez wszystkie dni, godziny i chwile nie kroczy ku nam śmierć, która wreszcie strawiwszy życie nastąpi i rozpocznie się czas pośmiertny, który, gdy się życie skracało, był już w śmierci. Nigdy przeto człowiek nie jest w życiu, odkąd istnieje w tym ciele, raczej umierającym niż żyjącym, skoro nie może być jednocześnie i w życiu, i w śmierci, albo może jest raczej i w życiu, i w śmierci razem. W życiu mianowicie, w którym żyje, dopóki się ono całe nie wyczerpie. Śmierci zaś, ponieważ już umiera, gdyż się życie wyczerpuje po trochu, dopóki się do cna nie wyczerpie. Jeśli zaś nie jest w śmierci, to samo wyczerpywanie życia czymże jest? Nie na próżno przecież mówimy, że gdy całe życie już będzie ciału odjęte, wtedy już jest po śmierci, a więc śmierć była wtedy, gdy się to życie stopniowo odejmowało. Bo skoro po odjęciu życia nie jest człowiek w śmierci, lecz po śmierci, kiedyż w takim razie będzie w śmierci, jeśli nie wtedy, gdy się życie odejmuje?